A teraz jesteśmy już na Stamford Bridge w Londynie i rewanż za ten mecz, wtedy przegrany 2-0. Middlesbrough, jak mówiłem, spisywało się u progu sezonu świetnie, mieli serię 7 wygranych spotkań w październiku, zanim jeszcze do drużyny doszedł Juninho i paradoksalnie po przyjściu Brazylijczyka Middlesbrough grał o wiele gorzej, ale o tym może za chwilę. Na początku składy Chelsea w bramce Kevin Hitchcock, z dwójką Steve Clark, z czwórką kapitan zespołu Ruud Gullit, 6 Frank Sinclair, 7 John Spencer, 10 Gavin Peacock, 14 Paul Forlong, 18 Eddie Newton, 20 David Lee, 24 Dan Petrescu i z numerem 25 Terry Phelan. Menadżerem zespołu jest były świetny gracz Glenn Hoddle. Rezerwowymi są Dmitri Harin, Erland Jonsen i Jody Morris. Za chwilę swat gości. I goście wystąpią dzisiaj w następującym składzie: w bramce z numerem 13 Gary Walsh, z dwójką Neil Cox, z trójką Chris Morris, z czwórką Steve Vickers, z piątką Nigel Pearson, kapitan zespołu, z numerem 7 Nick Barmby, z dziewiątką Jan Age Fjertoft, z numer 17 Clayton Blackmore, numer 21 Craig Hignett, z numerem 22 wystąpi Craig Little, a z 26 Keith O'Halloran. Trenerem, menedżerem zespołu jest Brian Robson, a na ławce rezerwowych pozostają Jaime Moreno z numerem 19, z numerem 27 Mike Barron i z numerem 29 Paul Wilkinson. Zwraca uwagę Rafał brak w drużynie Middlesbrough tego, o którym dzisiaj już mówiliśmy, Juninho. Rzeczywiście Brazylijczyk ma podpisaną klauzulę w kontrakcie, która wprowadziła taki dość, no, może nietypowy, jest to taki nietypowy przypadek. W tej chwili w Ameryce Południowej rozpoczynają się eliminacje Igrzysk Olimpijskich Atlanta 96. Juninho jest przewidziany w składzie kadry trenera Zagallo i wyjechał i dołączył do swoich kolegów. W drużynie Middlesbrough nie ma także kontuzjowanego Jaime Poloka, rozgrywającego, i obrońcy Phila Whelana, który pauzuje za czerwoną kartkę. Także drużyna gospodarzy nie występuje w najsilniejszym składzie. Mark Hughes, napastnik Chelsea, nie gra z powodu czerwonej kartki. Będzie pauzował w 5 meczach. To jest drugi kolejny mecz, w którym nie występuje. Dennis Wise, reprezentant Anglii, nie gra także, ponieważ również przekroczył 21 karnych punktów, za co czeka go kara 2 meczów. To już jest ten drugi mecz, w którym nie gra. Nie gra także z nieznanych nam powodów rewelacja ligi, młody obrońca Chelsea, ciemnoskóry Michael Duberry, którym interesuje się m.in. Manchester United. Ale Chelsea nawet bez tych 3 zawodników jest faworytem dzisiejszego spotkania, gdyż w ostatnich meczach spisuje się znacznie lepiej od przeżywającego kryzys formy drużyny zespołu Middlesbrough. I przy piłce grający w niebieskich strojach w dzisiejszym meczu gracze Chelsea. Jest John Spencer. Piłkę przejął jednak Morris. I Hitchcock, który zastępuje w bramce Chelsea Dmitrija Harina. Zastępuje czy nie zastępuje? Właśnie, Rafał, czy jest to rzeczywiście słabszy bramkarz od Harina? No właśnie, miałem okazję rozmawiać jesienią z trenerem drugiego zespołu Chelsea, który zajmuje się szkoleniem bramkarzy, Edim Niedźwieckim. On twierdzi, że i Harin, i Hitchcock są równorzędnymi bramkarzami i bronią do pierwszego błędu. Taki błąd zdarzył się Harinowi w meczu pucharowym z Newcastle, gdzie podał piłkę pod nogi Ferdinandowi, padł wtedy wyrównujący gol dla drużyny srok. Od tamtej pory menedżer Glenn Hoddle postawił na Hitchcocka i ten broni jak na razie bez błędu. Drużyna Chelsea wygrała rzutami karnymi z Newcastle w Pucharze Anglii, co było sporą niespodzianką. Spisuje się dobrze w lidze, nie przegrywa. Hitchcock nie puszcza głupich bramek, więc stoi między słupkami bramki Chelsea. Przy piłce kapitan Ruud Gullit. Faulował O'Halloran. Keith O'Halloran, wychowanek Middlesbrough. A
Ładne zabranie na lewe skrzydło. Tutaj jest Filen. I spokojnie stoper gości Nigel Pearson. Chelsea zajmuje 10 miejsce w tabeli Premiership. Middlesbrough jest na 12 miejscu. Jeśli goście wygrają dzisiejsze spotkanie, miną w tabeli rywala z tego meczu. Piłkarze Middlesbrough mają fatalną pasę, prawda? 5 przegranych spotkań ostatnich. No dzisiaj jest szansa, żeby wreszcie tą czarną serię przerwać. Rzeczywiście popularni Borough nie grają najlepiej. Szarpią w przodzie Juninho i Barnby, ale gorzej jest z wykańczaniem ofensywnych akcji. Menedżer Robson zaczął ostatnio narzekać na kiepską postawę obrońców, a przypomnę, że Middlesbrough przez pewien czas miało najlepszą defensywę, najmniej straconych bramek w lidze. Pojawiły się pogłoski, nawet sprawdzone, że Robson zabiega o to, by kupić z Interu Mediolan Brazylijczyka Roberto Carlosa oraz z Brazylii weterana lewego obrońcę Branco. Pojawiły się także głosy, że w kręgu zainteresowania Robsona jest także Polak Marek Koźmiński z Udinese. Jak na razie żaden z tych transferów nie został sfinalizowany. Niemniej jednak Robson szykuje wzmocnienie obrony swojej drużyny. A to sytuacja sprzed chwili. Pewnie interweniujący Gary Walsh, bramkarz Middlesbrough, który nigdy jakoś nie mógł się przedrzeć do pierwszego składu Manchester United, ale skoro masz takiego przeciwnika jak Peter Schmeichel, to chyba nic dziwnego. Wreszcie menedżer Alex Ferguson zrozumiał rozterki i żale swojego rezerwowego bramkarza i pozwolił mu odejść do innego klubu. A Walsh... Uwaga, Nick Bambi! Jeszcze Cox, O'Halloran i spokojnie Newton. Walczy o piłkę Furlong. Hitchcock. Eddie Newton. Kulit. Pojawił się na prawej stronie Petrescu, ale wybrał Spencera i out dla gospodarza. Menedżer Chelsea Glenn Hoddle zrobił sporo zakupów przed sezonem. Do drużyny dołączyli Ruud Gullit, który przeszedł do londyńskiego klubu na zasadzie wolnego transferu z Sampdorii. Wcześniej grał w AC Milan. To był taki gest ze względu na zasługi tego piłkarza dla klubów Serie A. Za to nie kosztował wiele, ale za to zarabia sporo, 30 tysięcy funtów, ale o tym może za chwilę, bo groźnie było pod bramką gospodarzy, a niebezpieczeństwo sprokurował napastnik Craig Hignett. To też taka ciekawostka. W pierwszym meczu Hignett strzelił bramkę drużynie Chelsea i gazety angielskie rozpisywały się na temat tego, że Hignett o mały włos nie stracił miejsca w kadrze Middlesbrough, był na liście transferowej, ale poprosił Robsona, by wycofał jego nazwisko z listy. Obniżono mu zarobki do 1000 funtów tygodniowo. Hignett strzelił bramkę, znów zarabia więcej. Uwaga, niepewnie Hitchcock. I ratuje sytuację Terry Filen. I właśnie wówczas po przegranym meczu przez Chelsea porównywano 30-tysięczne zarobki Gullita i tysięczną garzę Hignetta. Ale to już Chelsea w ataku. Petrescu i Peacock. Na pole karne. Był tutaj John Spencer. John Spencer ma tylko 168 cm wzrostu, ale za to ogromne serce do walki. I jak się okazało, nawet z tak niskim wzrostem można wygrywać powietrzne pojedynki ze znacznie wyższymi rywalami. Spencer był odwrócony tyłem do bramki, może dlatego w taki, a nie inny sposób główkował. Ale to już historia przy piłce Chelsea. Peacock. I na spalonym Furlong. Powiedziałem, że Hoddle sprowadził do drużyny
Ruda Hulita. W Chelsea gra także kilku innych nowych zawodników. Nieobecny dzisiaj Mark Hughes. Przypominamy, pauzuje za czerwoną kartkę i za inne kolorowe kartoniki, których ogląda w tym sezonie dość sporo. Zresztą gra od dłuższego czasu bardzo ostro i czasami przekracza przepisy. Kolejne zakupy to Dan Petrescu, Rumun, który koniecznie chciał grać z Rudem Hulitem. Naprzeciw prośbie Rumuna wyszedł Hodl i sprowadził go z Sheffield Wednesday, płacąc za niego 2 300 000 funtów, co jest rekordową kwotą w historii klubu, a w zasadzie wyrównaniem tego rekordu, bo grający tutaj Paul Furlong, który właśnie jest przy piłce, Furlong, kosztował tyle samo, przechodząc do Chelsea z Watford. Mają przewagę gospodarze w tych pierwszych minutach. Kapitan drużyny Ruud Gullit. Ładne zagranie w tempo do Furlonga. I tak jest, Paul Furlong był na spalonym. Po przyjściu Hughesa Furlong ma jednak kłopoty ze znalezieniem się w podstawowym składzie, prawda? W ataku z reguły grają właśnie Hughes, John Spencer. Furlong z reguły zajmuje miejsce na ławce rezerwowych. Rzeczywiście on wcześniej przed grą w Chelsea nie grał w żadnym klubie ekstraklasy i nawet na początku trochę narzekał na to, że zupełnie inaczej gra się w najwyższej klasie rozgrywek. A teraz przy piłce najnowszy zakup Hodla, Terry Pillan, reprezentant Irlandii, były piłkarz Manchesteru City, wcześniej Wimbledonu. Spencer na prawe skrzydło do Petrescu. Ten ma naprzeciw siebie Morrisa, ale znalazł Hulita. W polu karnym Furlong i nie ma bramki. Bardzo ładna akcja ofensywna. Brawa bije także Paul Furlong swoim kolegom. Chociaż on był autorem ostatniego dobrego podania. Popatrzmy jeszcze raz na tą ładną, składną akcję gospodarzy. Ruud Gullit, jak widać, dzieli i rządzi na boisku. Główka Furlonga i nie dopadł do piłki Gavin Peacock. Być może gdyby Furlong zachował się trochę bardziej egoistycznie i spróbował dokładniej przymierzyć, to piłka wpadłaby obok prawego słupka. Tymczasem znów gospodarze. Phelan. Newton. W dzienniku The Sun ukazał się ostatnio artykuł pod tytułem Trzy kroki do nieba, chwalący Hodla za ostatnie transfery, że buduje drużynę bardzo mądrze, zabezpieczył obie flanki, Dan Petrescu i Terry Pelan to dobrzy zawodnicy, solidni defensorzy, którzy nie stronią od akcji ofensywnych. Obaj nieźle dośrodkowują. Petrescu dodatkowo potrafi ostro strzelić dystansu. Uwaga, właśnie piłka do Petrescu. I ratował się wybiciem piłki na rzut rożny Steve Vickers. Hodl dokonuje zakupów, ale Chelsea nie gra tak, jak spodziewaliby się tego jej nie najlepsi przecież kibice. Tak. Doszedł do drużyny Hulit, Petrescu, wszystko to są gwiazdy, a Chelsea jak była średniakiem, tak jest średniakiem. 10 miejsce w tabeli to zdecydowanie poniżej aktualnych możliwości tego klubu. Ale trzeba przyznać, że w ostatnim czasie drużyna poczyniła spore postępy i cały czas pnie się w górę tabeli. Zresztą również jako jeden do tej pory z 4 zespołów Chelsea awansowała do 5 rundy Pucharu Anglii, a po drodze wyeliminowała silny Newcastle oraz Queen's Park Rangers. Przypomnijmy, Chelsea to także półfinalista ubiegłorocznego Pucharu Zdobywców Pucharów. Wówczas pozostawili w pokonanym polu m.in. Austrię Wiedeń, FC Bridge, by odpaść w półfinale z późniejszym zdobywcą Pucharu Realem Saragossa. Peacock. Newton. Ładne zagranie do Petrescu i nie ma spalonego. Brawo, Walsh.
Brawo Gary Walsh. Nie ma czasu na powtórkę, bo już... Już kontra gości. Traci piłkę Spencer. Jest inna siódemka, Nick Barmby. To prawo obrońca Cox. To jest Hignett. I bardzo ładnie interweniujący Terry Phelan. Hodl podobno był bardzo zdziwiony, gdy udało mu się sfinalizować transfer Phelana. Irlandczyk kosztował zaledwie 700 tysięcy funtów, a przecież jest cały czas w kadrze Eire. A to jeszcze raz mieliśmy okazję obejrzeć interwencję Gary'ego Walsha. Bardzo przytomnie zachował się ten zawodnik. Wiedział, że może jeszcze dotknąć piłkę ręką. Był w polu karnym. Naprzeciw siebie, na trenerskich ławkach, siedzą dzisiaj dwaj kandydaci do objęcia posady selekcjonera po rezygnacji Terry'ego Venablesa. Wprawdzie Glenn Hoddle zarzekał się, że nie interesuje go ta posada, jednak dziennikarze wciąż wymieniają go w gronie kandydatów, ale numer jeden... Ale uwaga, Troy Hignett nie doszedł do tej piłki, jeszcze walczy Hignett. I był na spalonym. Numerem jeden wśród kandydatów typowanych przez bukmacherów na stanowisko przyszłego selekcjonera reprezentacji Anglii wciąż prowadzi Brian Robson. No właśnie, wymienia się pięć nazwisk. To jest Francis, menadżer Tottenhamu, tak. Howard Wilkinson z Leeds, Brian Robson, właśnie Glenn Hoddle. I piątym jest? Piątym jest... Zaraz będziemy wiedzieli, kto był tym piątym. Kevin Keegan z Newcastle. Oczywiście, Kevin Keegan. Żaden z kandydatów nie przyznaje się do tego, że bardzo tęskni za tą posadą, że bardzo chce być selekcjonerem. Wszyscy twierdzą, że są przywiązani do klubów, w których akurat teraz pracują, ale dziennikarze angielscy wiedzą swoje, wiedzą między innymi to, że większość z nich ma takie klauzule w kontraktach z klubami, iż jeśli Football Association zgłosi się z propozycją objęcia funkcji selekcjonera, to dany trener ma prawo polubownie zakończyć pracę w klubie. Tymczasem rzut rożny dla Chelsea, dośrodkowywał David Lee. Będzie rzut wolny dla Middlesbrough. Niebezpiecznie nogą atakował John Spencer. Kwadrans gry za nami na Stamford Bridge. Chelsea remisuje z Middlesbrough 0-0. Sinclair. I znów bardzo spokojny Ruud Gullit. Wydaje się, że Gullit nie jest już taki szybki jak dawniej, ale... Ale uwaga, John Spencer! I nie było żadnego z partnerów, by zakończyć tą akcję. Zdążyli wrócić obrońcy, a Spencer miał rzeczywiście stuprocentową okazję, by zdobyć bramkę dla gospodarza. Gubi się obrona Middlesbrough już kilkakrotnie. Już podanie do Spencera dwa razy i to podanie doszło. Obrońcy starają się złapać piłkarzy Chelsea na spalonym. Gullit. Motorem tych wszystkich akcji jest właśnie oglądany czarny tulipan, holenderski czarny tulipan Ruud Gullit, który twierdzi, że jeśli Glenn Hoddle odejdzie z Chelsea, on odejdzie razem z nim. W
Chelsea na początku tego sezonu było dość gorąco wśród działaczy. Kłócili się między sobą właściciel klubu Ken Bates, bardzo kontrowersyjna postać, wraz z dyrektorem Matthew Hardingiem, człowiekiem, który łoży grube miliony funtów na klub. Matthew Harding, właściciel z jednej z większych firm ubezpieczeniowych, a to jeszcze raz powtórka akcji, w której Walsh wyszedł zwycięsko z pojedynku z Johnem Spencerem. Bardzo ładnie zagrywał Petrescu. Nie popisała się obrona Middlesbrough, która liczyła na spalonego. Na szczęście na posterunku był Gary Walsh. Ruud Gullit mocno naraził się angielskim piłkarzom po tym, jak na łamach Daily Mirror skrytykował angielskich graczy. Powiedział, że właściwie żaden z nich, no może tylko trzech, poradziłoby sobie we włoskiej Serie A. Tak, wymienił Robiego Fowlera, Ryana Giggsa i Lesa Ferdinanda. Tak. Gullit potem tłumaczył się, że to zdanie zostało wyjęte z kontekstu, że mówił z dziennikarzem, powiedział dziennikarzowi zupełnie coś innego, ale zdanie to poszło w świat i Holender musiał się tłumaczyć z takiego fopa. Gullit powiedział też, że każdy właściwie włoski zawodnik grający w najlepszej, jego zdaniem, lidze świata w Serie A poradziłby sobie w Anglii, do tego stopnia, że Marco Simone, którego pamięta jeszcze z gry z Milanu, byłby na Wyspach z pewnością królem strzelców. Uwaga, Fjørtoft. Co do tych Włochów z Premiership, to Gullit powinien być bardziej ostrożny, gdyż przecież w Nottingham występuje Andrea Silenzi, który nie może znaleźć zrozumienia, nie może przekonać do swoich umiejętności menedżera Franka Clarka, chociaż akurat we wczorajszym meczu grał 70 minut. Morris i Fjørtoft. Fjørtoft stara się minąć Sinclaira. Wszystko czysto, gramy dalej. Wychodzi z piłką Lee. Dzisiejsza angielska prasa odnotowuje obecność na wczorajszym meczu Arsenal Coventry innego Włocha, Roberto Mancini'ego z Sampdori, który rozmawiał po meczu z Platem, rozmawiał po meczu z Gullitem i już oczywiście rozpoczęły się spekulacje, gdzie przejdzie Mancini, chociaż sam piłkarz twierdzi, że jego wizyta w Londynie miała tylko towarzyski charakter. No, Anglia zresztą jest takim krajem, o tym może za chwilę, bo strzelał Horan. Anglia jest takim krajem, gdzie transferów można dokonywać jeszcze w trakcie sezonu, w związku z czym nigdy nie ustają spekulacje na temat ewentualnych przyszłych zakupów, chociażby Faustino Asprilla. Tak. Według angielskich lekarzy Asprilla ma niewyleczoną kontuzję nogi, natomiast lekarze włoscy twierdzą coś wręcz przeciwnego i stąd transfer Kolumbijczyka do Newcastle wciąż nie jest sfinalizowany. Fjørtoft. Phelan. Clark. Glenn Hoddle i Brian Robson, menedżerowie obu zespołów, są równolatkami, mają po 39 lat. Hoddle jednak zawiesił już piłkarskie buty na kołku. Ostatni raz zagrał w ubiegłym sezonie. Natomiast Brian Robson także nie chciałby już występować w swojej drużynie, ale jeśli tylko kilku zawodników jest chorych bądź zawieszonych, wkłada piłkarski strój i już kilka razy widzieliśmy go w tym sezonie w barwach swojej drużyny. Wytrzymuje kondycyjnie 90 minut, ale wolałby już dyrygować drużyną tylko z ławki. Uwaga, tymczasem Middlesbrough, nieporozumienie. Podawał Clayton Blackmore, którego też pamiętamy z gry w Manchesterze United, ale nie zrozumiał jego intencji Jano Gefjørtoft. I znów Chelsea i przyklejony do linii bocznej
lewoskrzydłowy Terry Phelan. Sinclair, Spencer. Znowu do Petrescu. Zdążył tym razem Morris, ale jeszcze Ruud Gullit. No nieporozumienie tym razem z Furlongiem. Za mocne zagranie do ciemnoskórego napastnika Chelsea. I rozpocznie Middlesbrough. Ruud Gullit jest na boisku takim wolnym strzelcem. Hoddle nie obciąża go specjalnie jakimiś konkretnymi obowiązkami. On po prostu wie, że Ruud Gullit doskonale zdaje sobie sprawę, co on najlepszego ma do zrobienia na boisku. Middlesbrough. Cox. Za mocne zagranie do O'Halorana. I już Chelsea. Znów aktywny w tych pierwszych minutach Phelan. Bardzo ładne zagranie na drugą stronę do Spencera. Wychodzi mu Petrescu, do niego piłka w polu karnym. Vickers i kolejny rzut rożny dla Chelsea. To panorama stadionu Stamford Bridge. Rzut rożny. Niezbyt fortunnie zagrał piłkę Craig Little. A to właśnie Glenn Hoddle. 53 występy w reprezentacji Anglii. Jest menedżerem Chelsea. Od czerwca 93 roku zmienił na tym stanowisku Davida Webba. Hoddle zdobył jako piłkarz z Tottenhamem 2 razy Puchar Anglii. Był mistrzem Francji wraz z drużyną Monaco. Kontuzjowane kolano uniemożliwiło mu osiągnięcie jeszcze większych sukcesów. Aczkolwiek w Monaco do dzisiaj wspomina się tego piłkarza z rozrzewnieniem. Jego niekonwencjonalne zagrania. Mimo, że w klubie z tego małego księstewka grał tak krótko. I spokojnie Gary Walsh. A to Dan Petrescu, który zwiedził już kawałek Europy po odejściu ze Steaua Bukareszt. Tu też ciekawostka, że w 1989 roku, gdy AC Milan wygrywał w finale Pucharu Europy ze Steaua, spotkali się przeciwko sobie, zagrali Ruud Gullit i Dan Petrescu. 4-0 wygrał Milan, 2 bramki strzelił Gullit. Dzisiaj obaj panowie w jednej drużynie już na Wyspach. Petrescu odszedł ze Steaua do Genoi, potem grał także we Włoszech w Foggi i później kupił go Sheffield Wednesday. Od kilku miesięcy na Stamford Bridge w barwach niebieskich, czyli w Chelsea Londyn. Przeszedł za ponad 2 miliony funtów do Chelsea. W klubie z Sheffield nie mógł się za bardzo dogadać z nowym menadżerem Davidem Pleatem. Zobaczymy go zapewne wraz z reprezentacją Rumunii na angielskich stadionach podczas Euro 96. Przypomnijmy, Rumunii grają w grupie z Francją, Bułgarią i Hiszpanią. A swoje spotkania rozgrywać będą w Newcastle i w Leeds. A to John Spencer, najlepszy strzelec Chelsea w tym sezonie, 7 bramek. Jak na razie gospodarze przeważają w drużynie gości. Niczym szczególnym nie wyróżnia się najdroższy piłkarz na boisku. Wart 5 milionów i 250 tysięcy funtów reprezentant Anglii Nick Barnby. Out dla Chelsea. A to Brian Robson, menedżer drużyny gości.
Były piłkarz West Bromwich, Manchester United, przez kilka lat najdroższy piłkarz na Wyspach, kiedy Big Ron, czyli Ron Atkinson, kupował go w 1981 roku z West Bromwich do Manchester United, kosztował 1,5 miliona funtów i dopiero potem rekord ten pobił Tony Cotty. A przy piłce Craig Hignett, Lidl, O'Halloran do Coxa i ten, o którym mówiliśmy, Barmby. Walczy w polu karnym Fjortoft i brawo Kevin Hitchcock. A to Norweg Jan Åge Fjortoft przyszedł do Middlesbrough już z Anglii, bo grał wcześniej w drużynie Swindon. Robson zapłacił za niego 1 300 000 funtów. Wcześniej Fjortoft grał w norweskim HamKam, potem w Lillestrøm, wreszcie w Rapidzie Wiedeń. Niezadowolony Hulit, ale pretensje powinien mieć chyba do siebie i do kolegów, że tej akcji nie rozegrali w tempo, bo arbiter zdaje się, że nie pomylił się, odgwizdując palenie. Jak widzimy, gracze Middlesbrough, obrońcy Middlesbrough często starają się, jak to mawiają piłkarze, łapać na spalone. Z reguły im się to udaje, ale dwukrotnie John Spencer był sam na sam z Walshem i mogło być groźnie. Tymczasem Peacock. No i Lidl bez większych cerek jeli na rzut rożny. Tych rzutów rożnych było już sporo dla Chelsea. Wyraźna przewaga podopiecznych Glenna Hoddla, choć na razie nie udokumentowana żadną bramką. A na pole karne wbiegł już Frank Sinclair, którego widzieliśmy, ten ciemnoskóry piłkarz. Lubi takie wycieczki. Uwaga i 1-0. Gavin Peacock. To nie był wcale mocny strzał, ale zasłonięty Walsh spodziewał się, że któryś z obrońców wybije tą piłkę, która no może nie turlała się do siatki, ale leciała dość wolno. Zaraz to zobaczymy jeszcze raz. Zobaczmy, gdzie jeden był kozioł, tak. Drugi kozioł i trzeci kozioł już za linią bramkową. Gol niezbyt efektowny, ale dla drużyny Chelsea, dla jej kibiców najważniejsze, że jest. W zasadzie piłkarze Middlesbrough mogliby mieć do arbitra pretensje, że nie odgwizdał spalonego, bo w momencie strzału Ruud Gullit mógł ewentualnie absorbować bramkarza Gary'ego Walsha, był zasłonięty przez niego. Ale Anglicy, jak widać, nie skarżą się. Grają twardo. Chelsea prowadzi z Middlesbrough 1-0. I w dalszym ciągu atakuje Spencer. Pośliznął się Steve Vickers. Gullit przeszkadzał Walshowi, mimo że stał od niego kilka metrów, ale bramkarz Middlesbrough nie mógł widzieć przez cały czas piłki, właśnie dlatego, że tam krążył wokół niego napastnik rozgrywający, obrońca holenderski, bo przecież Hulit jest takim wolnym strzelcem. Uwaga, znowu Gavin Peacock, tym razem wysoko nad bramką. Gavin Peacock, były reprezentant angielskiej młodzieżówki. Ostatnio wspominał, jak to przed kilkoma laty, grając w reprezentacji Anglii do lat 19, wyjechał na tournée do RPA. Wówczas jako zawodnik rezerwowy miał zmienić kontuzjowanego Winisa Moeisa. Trenował wtedy tą drużynę niejako w zastępstwie główny coach angielski Bobby Robson. Peacock wspomniał, jak to najadł się wstydu, bo pod dresem nie założył swojej koszulki reprezentacji Anglii. Modlił się tylko o to, żeby Robson poczekał ze zmianą do przerwy, gdzie mógłby wrócić do szatni i założyć koszulkę. Tak rzeczywiście się stało, ale do dzisiaj wspomina ten moment jako najbardziej dla niego wstydliwy w karierze. Do niedawna grał w Newcastle. Stamtąd ściągnął go poprzedni menedżer Webb za 1 250 000 funtów. Piłkarze Middlesbrough muszą teraz zaatakować. Jak na razie brakuje im środków, bo gospodarze nie zamierzają poprzestać na jednym golu. Uwaga, i nie ma chyba spalonego. Przy piłce po raz kolejny John Spencer i 2-0. Do trzech razy sztuka, już dwa razy
Spencer był bliski zdobycia bramki. W podobnych sytuacjach taka prostopadła piłka na granicy spalonego. Zaraz zobaczymy. Wydaje się, że tym razem sędzia nie popełnił błędu i znakomite podanie w tempo. Znów odwracali się obrońcy. A podawał, zdaje się, Petrescu. Jeszcze raz my właśnie, tak. Steve Vickers, stoper Middlesbrough, patrzył na arbitra liniowego, ale nie ma mowy o spalonym. John Spencer zdobywa drugą bramkę, a to już jest jego 8 gol w sezonie. Tak więc jak na razie w pełni udaje się rewanż piłkarzom Chelsea. 29 minuta Peacock, 32 Spencer. Chelsea prowadzi 2-0. John Spencer ma 26 lat. Przeszedł do Chelsea w 92 roku z Glasgow Rangers za 450 tysięcy funtów. To reprezentant Szkocji, aktualny reprezentant. Grał także, to ciekawostka, jeden sezon w koreańskim klubie Lai Sun. Uwaga, Barnby na pole karne. Jeszcze dopadł tej piłki Blackmore. Ładnie starał się o Halloran. I znów Blackmore. No ale zupełnie podanie w samo centrum, gdzie byli tylko obrońcy Chelsea i David Lee. Newton. Pulit. Petrescu. Bardzo ładnie zazębiają się te akcje Chelsea. Z lewej strony Phelan, z drugiej Petrescu. Wszystko pod kontrolą Ruda Hulita, który wydaje dyspozycję swoim kolegom i umiejętnie kieruje grą w drugiej linii. Bo tak chyba jak na razie można określić pozycję piłkarza. Uwaga, znów Petrescu tym razem i nie ma bramki, nie ma trzeciej bramki. Ale po raz kolejny obrońcy Middlesbrough dali się zaskoczyć, podanie na plecy Morrisa. Petrescu wyprzedził go w tym biegu do piłki. No strzał chybiony o dobre kilka metrów. A podawał David Lee. Wydaje się, że chęć Robsona zakupu jednego bądź dwóch obrońców, by wzmocnić defensywę Middlesbrough, jest jak najbardziej uzasadniona. Napastnicy, rozgrywający obrońcy Chelsea są szybsi od defensorów drużyny gości. No i cóż, gdyby tak piłkarze Chelsea grali cały sezon, podajmy przecież, że nie gra Hughes, nie gra Wise przede wszystkim, który wraz z Hulitem rządzi w drugiej linii. To przecież reprezentant Anglii, pewniak w drużynie Venablesa. Gdyby tak piłkarze Chelsea grali cały sezon jak te pierwsze pół godziny, no z pewnością byliby na czołowych pozycjach, a tak zaledwie 10. miejsce w tabeli przed tą kolejką. Dajmy czas Hodlowi. Hughes i Hulit dopiero przed sezonem zostali kupieni. Phelan i Petrescu w trakcie tego sezonu. Fjortoft do Hallorana. Blackmore często zmieniający pozycję. Rzut wolny dla Middlesbrough. Ufałował Clark. Szykują się Blackmore i Barnby. Zobaczymy, który z nich jest Hignett. Blackmore grał jeszcze z Robsonem w Manchesterze United. 34 lata, ex-reprezentant Walii. Coraz rzadziej grywa w podstawowym składzie, no ale tak jak wspominaliśmy, nie ma Willana, nie ma Juninho, nie ma też Poloka. Z tej przyczyny w składzie Middlesbrough jest Clayton Blackmore. Strzał z dystansu Vickersa. Nie mógł jednak zaskoczyć Kevina Hitchcocka.
Chelsea prowadzi, Chelsea kontroluje przebieg wydarzeń na boisku, mając w składzie Ruda Hulita, który dzieli i rządzi w środku pola. A w przodzie John Spencer jak żywe srebro, niezwykle ruchliwy, skuteczny, bo już zdobył jednego gola. Skoczny, mimo że niskiego wzrostu. To właśnie Spencer do Newtona. Furlong, mniej widoczny w tej pierwszej połowie. Out dla gospodarzy. Neil Cox, który ma duże problemy z lewoskrzydłowym Chelsea, Terry Filenem. Zagranie Peacocka za mocno, Gary Walsh. Nie mamy coś szczęścia do Juninho. Przypomnę, że już raz pokazywaliśmy mecz Middlesbrough, wówczas Sheffield Wednesday. Middlesbrough, piłkarze Middlesbrough po strzale Higneta z rzutu karnego wygrali 1-0. Było to tuż po tym, jak transfer Juninho został zrealizowany, ale piłkarz jeszcze nie zdążył wylądować na wyspach, nie zagrał w tym spotkaniu. Dzisiaj też nie ma go na boisku. Widzimy, jaka duża jest to strata dla podopiecznych Briana Robsona. Robson próbował przekonać Zagallo, żeby mógł Juninho zostać jeszcze chociaż na 1-2 mecze, bo przecież jeszcze te eliminacje w Ameryce Południowej nie ruszyły, ale... Uwaga, Ruud Gullit! Sam na sam z bramkarzem, podanie i 3-0. A strzelcem ponownie Gavin Peacock. No to już prawdziwy knockout graczy Middlesbrough. Ruud Gullit, bardzo ładne zagranie. Znając możliwości techniczne Gullita, można spodziewać się było, że... Można domyślać się, że gdyby strzelał, to też pewnie byłby gol, ale nie zachował się egoistycznie. Gullit dostrzegł Peacocka znacznie lepiej ustawionego. A był tu jeszcze Paul Furlong, a więc niemalże we trzech atakowali biednego Gary'ego Walsha. Peacock właściwie dopełnił formalności, bo musiał strzelić do siatki. Tak więc na Stamford Bridge radość kibiców. 39 minuta, Chelsea prowadzi z Middlesbrough 3-0. Nie chciałbym być złym prorokiem dla piłkarzy Middlesbrough, ale ciężko będzie im w tym meczu, choćby o jeden punkt. Błyskawiczne zagrania pomocników Chelsea, nieco naiwnie grająca w linii obrona Middlesbrough raz po raz daje się nabierać na te długie, dokładne zagrania Petrescu, Hulita czy Newtona. Ponieważ już do przerwy mamy tak wysoki wynik, pozwoliłem sobie sprawdzić, kiedy Middlesbrough przegrało tak wysoko. Najwyższa porażka, no do tego takiego wyniku to pewnie nie dojdzie w tym meczu. Otóż Middlesbrough przegrało w 1954 roku z Blackburn aż 0-9. Natomiast najwyższe zwycięstwo, a to przygnębiona, choć taka mina dość spokojna. To spokojny wyraz twarzy Briana Robsona. Na pewno mocno przeżywa słabą grę swoich podopiecznych. No, na pewno będzie miał dużo do powiedzenia swoim piłkarzom w przerwie. Chelsea najwyżej w historii wygrało w 1906 roku 9-2 nad zespołem, którego już nie ma w zawodowych ligach. Uwaga, Fiertoft! I bardzo ładnie interweniujący Kevin Hitchcock. Hitchcock nie miał za dużo pracy w tej pierwszej połowie. Być może trochę nierozgrzany, ale jak widzimy, taka interwencja doda zapewne animuszu. Się wydaje, że ta parada była trochę pod publiczkę, bo sobie owszem mocny, precyzyjny, ale Hitchcock był bardzo dobrze ustawiony. I jeszcze raz Hitchcock.
który już zdobył miejsce w podstawowej jedenastce, to nie ma zamiaru z tego szybko zrezygnować. Wie, że Harin jest również nieźle dysponowany. Wie także, że jeśli się pomyli, to w każdej chwili może nastąpić zmiana w bramce. Tymczasem Chelsea. Lee. Sinclair. I wszystkie piłki przechodzą przez tego właśnie piłkarza, Ruda Hulita. Tym razem jego podanie adresowane do Spencera. Nie doszło celu. I Hulit fauluje o Hollerana. Pearson. Jest w polu karnym po raz kolejny Fjortoft. I znów bardzo ładnie Hitchcock. Piłkarze Middlesbrough atakują, chcieliby zdobyć tą jedną bramkę przed przerwą. Znów Fjortoft. Nie, przepraszam, tym razem był koło Holloran. Ale bardzo pewnie spisuje się w bramce Chelsea Hitchcock. Każdy atak drużyny gospodarzy wyprowadzany jest bardzo mądrze, bardzo rozsądnie. Nie ma jakichś przypadkowych podań. Większość piłek adresowanych jest do Hulita, który decyduje wtedy, czy akcję przeprowadzimy lewą bądź prawą stroną. Akurat tym razem rozgrywa piłkę Newton. Newton, Phelan. Znów Eddie Newton. Nie spieszą się już piłkarze Chelsea. Starają się jak najdokładniej rozegrać piłkę. Co wymyśli Hulit? Zmiany na prawą stronę. Uwaga, Lee. Znów Szendobylski i Phelan. Trochę bezradni są piłkarze gości. Nie potrafią odebrać piłki rywalowi, który bezkarnie zbliża się do ich pola karnego. Wreszcie wybili piłkę na rzut rożny, ale chyba właśnie o to chodziło piłkarzom gospodarzy. 45 minut gry za nami. Arbiter jeszcze nie gwiżdża na przerwę. 45 minut gry za nami. Chelsea prowadzi z Middlesbrough 3-0. Rafał, pierwsze słowa podsumowania. Jaka była ta pierwsza połowa? Pierwsza połowa, jak wskazuje wynik, była dla drużyny gospodarzy. Zespół Glena Hoddla dominował niemal przez cały mecz. Dopiero w końcówce Fjortoft wraz z kolegami kilka razy zagrozili bramce niebieskich. Ale jestem pod wrażeniem gry Ruda Hulita, Johna Spencera, Dana Petrescu. Naprawdę Londyńczycy prezentują się do przerwy wyśmienicie. I te ich zwycięstwa z Chelsea, z Newcastle i z Queen's Park, kucharze Anglii, świadczą o tym, że jeśli Chelsea nie zdoła dogonić czołówki ekstraklasy, bo przypomnę, Londyńczycy są na 10. miejscu, ale te straty do trzeciej, czwartej drużyny w tabeli nie są takie duże. Natomiast mogą powalczyć w pucharze Anglii, bo są już w 5. rundzie. A to Jan Åge Fjortoft, reprezentant Norwegii, któremu nie wiedzie się w ostatnich spotkaniach. Nie wiedzie się całej drużynie. Pozostawał trochę w cieniu Juninho i Barmbiego. Robson sobie to tak wymyślił, że właśnie skrzydłowi Barmby i Juninho będą, a to bohater pierwszej połowy, Gavin Peacock. No właśnie, koniec pierwszej części spotkania. Gavin Peacock
dwie bramki. John Spencer, jedna. Gospodarze prowadzą z osłabionym Middlesbrough bez Juninho i ze słabymi dzisiaj, co tu dużo mówić, Nickiem Barmby i Fjortoftem 3-0. Jeszcze słabiej niż napastnicy Middlesbrough grają defensorzy tej drużyny. No, już mówiliśmy o naiwnej grze obrońców Middlesbrough. Drodzy Państwo, na Stamford Bridge po pierwszej części spotkania 3-0. A ja przypomnę może wyniki wczorajszych spotkań 25. kolejki. Tak, Blackburn pokonał Bolton 3-1, Southampton z Evertonem zremisował 2-2, Aston Villa pokonała Leeds 3-0, West Ham zwyciężył Nottingham 1-0, Manchester City Queen's Park Rangers 2-0, Newcastle lider pokonał Sheffield Wednesday 2-0, w meczu Liverpool Tottenham padł bezbramkowy remis, Arsenal Coventry 1-1. No i ostatnie spotkanie Wimbledon-Manchester United to mecz, który wraz z Januszem Basałajem komentowaliście wczoraj dla naszej stacji. Popatrzmy właśnie, co zdarzyło się do zera po dwóch bramkach Peacocka i jednej Spencera, ale wracając jeszcze do wydarzeń wczorajszych kolejki, chyba największym były znowu trzy bramki Alana Shearera. Blackburn wygrał z Boltonem, który to już jego hat-trick. To już czwarty hat-trick w tym sezonie Alana Shearera i należy się cieszyć, że po trzy bramki Shearer strzela teraz, a nie w meczach, nie strzelił ich w meczu z Legią, w jednym czy drugim. No wówczas Anglicy nie strzelili Polakom ani jednego gola. A my musimy się pochwalić niezłym wyczuciem, bo wczoraj oglądaliśmy 6 goli, no, dzisiaj do przerwy już 3. A na przykład selekcjoner reprezentacji Anglii Terry Venables wybrał się wczoraj na mecz Liverpool-Tottenham, by obejrzeć dwa najlepsze snajperskie duety w Anglii. Chciał zobaczyć Fowlera i Collymora z jednej strony, a z drugiej strony Sheringhama i Armstronga i nie zobaczył żadnego gola. Stracili punkt piłkarze Liverpoolu, co skrzętnie wykorzystał Newcastle, lider wygrywając z Sheffield Wednesday. Rzeczywiście Les Ferdinand i Lee Clark zdobyli dwa zwycięskie gole dla gospodarzy w meczu z Sheffield Wednesday. Było to pewne zwycięstwo drużyny gospodarzy, mimo że nie grał zawieszony za kolorowe kartoniki Dawid Ginola. Wrócił do składu Irlandczyk Keith Gillespie i sroki pewnie pokonały sowy, bo takie ptasie towarzystwo, jeśli chodzi o przydomki, zebrało się wczoraj na stadionie St. James w Newcastle. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że bramki z tego spotkania, a także ze wszystkich innych meczów 25. kolejki Ligi Angielskiej w jutrzejszym magazynie Sport Plus o 21.25, w nim także Liga Włoska i Liga Hiszpańska. A tymczasem na Stamford Bridge w Londynie drugą część spotkania rozpoczynają gospodarze Chelsea. Middlesbrough 3-0, dwie bramki Gavina Peacocka i jedna Johna Spencera. Petrescu. Tym razem szybszy Vickers od Gullita. Goście nie mają nic do stracenia. Przypomnijmy, 5 porażek z rzędu w ostatnich 5 kolejkach Ligi Angielskiej. No i jak na razie zanosi się na 6. Jeśli jeszcze wierzą w możliwość wywalczenia choćby jednego punktu, muszą postawić na atak. Jak widzieliśmy w pierwszej części spotkania, z reguły w przodzie był tylko norweski napastnik Jan Åge Fjørtoft. Z rzadka wspomagali go O'Halloran, Hignett, czyli Barnby. A Chelsea konsekwentnie gra swoją piłkę prostą, ale jak widać skuteczną. Newton. Taką grę chyba będziemy obserwować już do końca tego meczu, prawda? Piłkarzom Chelsea już w zasadzie się nie spieszy, prowadzą 3-0. Wprawdzie oglądaliśmy już mecze, gdzie przegrywające 3 bramkami drużyny potrafiły wyciągnąć na 3-3, ale po tym, co widzieliśmy w pierwszej połowie, trudno spodziewać się walki o remis ze strony Middlesbrough. Na pewno jednak goście będą chcieli przynajmniej zmniejszyć rozmiary porażki. I strzelec z drugiej bramki John Spencer. No, ryzykowne było to zagranie. On czyhał na piłkę Fjørtoft. W
środku pola Chelsea. Phelan. Newton. Niedokładnie. O'Halloran. Wydaje się, że menedżer Middlesbrough Brian Robson będzie odliczał dni do powrotu Juninho. Ma nadzieję także, że Brazylijczyk wróci do Anglii wraz ze swoim rodakiem, że być może wkrótce wzmocni drużynę z Riverside Stadium. Także lewy obrońca Brazylii reprezentacji Canarinhos Branco. Dośrodkowy zawodnik Barnby. A Kevin Hitchcock potwierdził, że wcale nie jest gorszym bramkarzem od reprezentacyjnego golkipera Rosji Dmitrija Harina, który nieoczekiwanie od kilku spotkań zasiada na ławce rezerwowych drużyny z Londynu. No, tym razem musimy powiedzieć, że nie popisała się obrona Chelsea, która pozostawiła Barnby'ego bez opieki. Wynik 3-0 jednak sprawia, że wygrywający gra trochę bardziej na luzie i stąd pojawiają się błędy. Tym razem na spalonym Peacock. Pewnie przy stanie 0-0 byłyby protesty ze strony Anglika, ale Peacock, bohater pierwszej połowy, nawet nie mrugnął po decyzji sędziego bocznego. 3-0 to wynik, który... Uwaga, Cox do Barnby'ego. Spokojnie Clark. Walczy o piłkę Vickers. I czarny tulipan Rutkulit. Ma sporo miejsca. Jest w przodzie Furlong i Spencer do Furlonga. Tym razem opiekujący się Furlongiem Steve Vickers. A to... lepszy. Rutkulit, który zaczynał karierę w drużynie holenderskiego Haarlemu, potem grał w Feyenoordzie, gdzie kończył karierę, to takie symptomatyczne, inny wielki piłkarz, Johan Cruyff, wspólnie zdobyli jeszcze dla Feyenoordu mistrzostwo Holandii, potem kolejne tytuły w Holandii zdobywał Kulit z PSV Eindhoven, no i potem piękna kariera, długa przygoda w Serie A, AC Milan, Sampdorii. I na stare lata Rutkulit przyjechał na wyspy, gdzie także robi furorę. Proszę, jakie piękne zagranie. John Spencer. Jest Furlong, ale nie zdąży. Ale widzieliśmy przed chwilą próbkę umiejętności i klasy Rutkulita. Momentalnie zagrał do Spencera, który niepilnowany miał dużo czasu, dużo miejsca, by odegrać do Furlonga. Techniki się nie zapomina. Rutkulit może nie biega już tak szybko i nie tak dużo jak wcześniej. Ma w końcu 34 lata, ma prawo inaczej grać niż jego młodsi koledzy. A David Lee z rzutu rożnego. Wymownym gestem pokazał kolegom, że będzie to górna piłka, górne zagranie. Razem bez skutku Clark do Sinclaira. Clark nie powinien wdawać się w takie rajdy, zwłaszcza gdy ma naprzeciw siebie Nicka Barnby'ego, reprezentanta Anglii. Kulit. Phelan. Bardzo dobry mecz tego piłkarza. Był chyba na spalonym. Tak jest. Gavin Peacock. Dziesięciu minut potrzebowali piłkarze Chelsea, by rozmontować obronę Middlesbrough. Przypomnijmy, 29 minuta Peacock, 32 Spencer i 39 ponownie ten właśnie piłkarz, Gavin Peacock. A rywalizacja o miejsce w podstawowym składzie Chelsea robi się coraz ostrzejsza. Na ławce rezerwowych reprezentant Rosji Harin, reprezentant Norwegii stoper Erland Jonsen,
a nie grają zawieszeni za kartki reprezentant Anglii Dennis Wise i reprezentant Walii Mark Hughes. Kolejne bardzo piękne zagranie do Petrescu. Dan Petrescu w pole karne, jest Furlong i jest 4-0. Paul Furlong. 2 300 000 funtów zapłacił Glenn Hoddle za Paula Furlonga z Watford. Furlong długo siedział na ławce rezerwowych, a tak jak, no popatrzmy, kto uczestniczył w tej akcji. Ruud Gullit, Dan Petrescu, a więc dwaj znakomici zawodnicy z kontynentu. Zupełnie Furlong jak dziecko ograł stopera gospodarzy. Owszem, przepychał się trochę, ale to wszystko było zgodne z przepisami. Tak jest, bark w bark. No i tu kropką z 8 metrów nie do obrony w prawy ruch. Szkolna akcja. Na pogrom drużyny gospodarzy, drużyny gości. Przypomnijmy, że przez dłuższy czas Middlesbrough uchodziło za zespół, który gra najlepiej w defensywie, najmniej straconych bramek w ekstraklasie, ale zdaje się, że to już przeszłość. Paul Furlong nieco w cieniu tych naprawdę dobrze grających w pierwszej połowie Petrescu, Filena, Gullita, Spencera i Peacocka, ale jak widzimy, i on potrafi grać. I od 53 minuty tego meczu Chelsea prowadzi z Middlesbrough już 4-0. Już możemy powoli dodawać 3 punkty drużynie Chelsea. Jeśli gospodarze dowiozą to zwycięstwo do końca spotkania, a na to się zanosi, to będą mieli 39 punktów i przesuną się na 8 miejsce w tabeli. Znajdują się naprawdę na fali, więc należy przypuszczać, że to jeszcze nie koniec dobrej pasy podopiecznych trenera Glenna Hoddla. Tak, przypomnijmy, gracze Chelsea w ostatnich spotkaniach pokonali Nottingham 1-0 wcześniej, ale o tym może za chwilę, bo kolejna szansa dla Chelsea i któż by inny, Gavin Peacock. No to już prawdziwy knockout, 5-0. Wczoraj hat-trick Alana Shearera, dzisiaj w roli głównej Gavin Peacock, rozgrywający Chelsea. Ex-piłkarz Newcastle, kosztował 1 250 000 funtów. Ten transfer był nieco wymuszony przez chorobę dziecka Gavina Peacocka. Piłkarz tak tłumaczył swoje odejście z Newcastle, że więcej szans na wyleczenie syn będzie miał właśnie w Londynie. Spójrzmy na tą bramkę. Który to już raz piłkarze Chelsea? Jedno dokładne zagranie ze środka pola. Wolni i co tu dużo ukrywać, słabo dzisiaj grający stoperzy Middlesbrough. Vickers i Pearson. I to nie koniec. Znów Peacock. 5-0. Brian Robson. No cóż. Mina mówi wszystko. On chyba nie pamięta, kiedy ostatni raz tak przegrał, jako zawodnik nawet. Grał w tak świetnym zespole jak Manchester United, który na Wyspach tak wysoko w ostatnich latach nie przegrywał. Uwaga, jest okazja dla Middlesbrough. Faulowany Hignett i będzie zapewne kartka, nie, jednak nie. Clark, straciwszy piłkę, pociągnął Higneta za koszulkę. Ale pan Keith Cooper, sędzia dzisiejszego meczu, tym razem jeszcze pobłażliwy. Hignett. Już chyba bez wiary gracze Middlesbrough. A Chelsea jakby chciało dobić rywala, strzelić kolejne bramki. Terry Phelan, pole karne tutaj wszędobylski, Gavin Peacock, który jak widzimy bardzo się podochodził tą trzecią bramką i
nie zamierza na tym poprzestać. Ładnie, Hornby. Nie, to był... Blackmore, tak, teraz Holoran. Morris, niedokładnie. Takie zagrania deprymują rywala, a to Glenn Hoddle. Z jego miny nie wynika zadowolenie, ale na pewno tak jest. Może być spokojny o wynik, może być dumny ze swoich podopiecznych, chociaż z pewnością wie, że dzisiaj rywale jego piłkarzy nie podnieśli zbyt wysoko poprzeczki. I znów Kulić uruchamia Petrescu. Bardzo dużo swobody mają i Petrescu, i Hulit. Obrońcy źle opiekują się Spencerem, przede wszystkim Gavinem Peacockiem, a ci wykorzystują bezlitośnie każdy błąd, każdą pomyłkę obrońców Middlesbrough. Jestem trochę zdziwiony, że Brian Robson nie wprowadził po przerwie chociażby Jaime Moreno, boliwijczyka, który mógłby znaleźć miejsce w ataku. Ale chyba i Brian Robson już nie wierzy w możliwość poprawienia wyniku. Kulić. Wczoraj oglądaliśmy Briana Robsona na trybunach stadionu Wimbledonu, gdzie podglądał gospodarzy, bo przecież w środku tygodnia Middlesbrough gra mecz czwartej rundy Pucharu Anglii z Wimbledonem. To będzie chyba ostatnia szansa na nadzieję, na grę w pucharach w przyszłym sezonie. Uwaga, znowu Ruud Kulić. Tym razem on w roli skrzydłowego i faulowany. Tak, tak, faulowany przez Steve'a. I to może być żółta kartka. Faule na Ruudzie Kulicie dość często kończą się kartkami. Ale nieładnie zachował się Chris Morris. Vinny Jones dostał czerwoną. Piłkarz Wimbledonu za faul na Kulicie. Sędziowie wiedzą, że Kulit jest wielką gwiazdą, że jest znakomitym piłkarzem, wybornym technikiem. I no, może nawet tak podświadomie dbają o jego zdrowie i bardzo surowo karają piłkarzy, którzy dybią na jego zdrowie. Uwaga, znów Peacock. Nie odważył się tym razem na strzał, ale w dalszym ciągu przy piłce graczy Chelsea. Spencer walczył out. I teraz... Kulić. Uwaga, jest Lee. David Lee jeszcze dzisiaj nie strzelił bramki, no już powoli zaczynamy przyglądać się na tych piłkarzy, którzy strzelili, a którzy nie. No i wreszcie jest długo oczekiwana zmiana. Boisko opuści, no to zaskakujące Jan Ove Fjortoft. A więc Brian Robson ściągnął z boiska swojego jedynego rasowego napastnika. A to zdaje się, że jest to Paul Wilkinson, ale za chwilę zobaczymy. Tymczasem... Tak, to Paul Wilkinson, numer 29. Barnby. Bardzo ładnie, nie ma bramki. Jeszcze Hignett. Terry Phelan. Wychodzą gracze Chelsea. Paul Wilkinson, rezerwowy Middlesbrough, wszedł na boisko uśmiechnięty, ale zdaje się, że jest to dobra mina do złej gry. Rezerwowy Middlesbrough to 32-letni napastnik, były gracz Grimsby, Evertonu, Nottingham, Watford od 91 roku w składzie Borough. Tym razem górą Gary Walsh. Middlesbrough, co jest pewnym usprawiedliwieniem, jest Beniaminkiem ekstraklasy, awansował do Premiership w dobrym stylu, z pierwszej pozycji, jedynej, która gwarantowała bezpośrednią promocję. Niektórzy twierdzą obecnie, że po rezygnacji Terry'ego Venablesa z pracy z reprezentacją i po wskazaniu przez media na jego następcę, Briana Robsona, piłkarze Middlesbrough jakby trochę
podłamali się tą informacją i tak przypuszczają, że Robson odejdzie z klubu, chociaż przecież nie jest to wcale przesądzone. Uwaga, znów w akcji Petrescu i Chelsea. Tym razem za krótko, nie doczekał się piłki Paul Furlong. Wspomniałeśmy, do zboru awansował z pierwszej ligi i początek miał równie znakomity po 10 kolejkach. Czwarte miejsce w tabeli i 7 spotkań z rzędu wygranych. No a potem doszedł Juninho i nagle paradoksalnie zespół zaczął grać gorzej. Chwalono Juninho, mniej chwalono cały zespół. No ale teraz mogliśmy się naocznie przekonać, dlaczego Middlesbrough gra słabiej, skoro ma tak niepewnych i słabo grających obrońców. Powiedzmy, że są bez formy. Rzeczywiście na początku roku, na początku sezonu spisywali się dobrze. Middlesbrough tracił mało bramek. Teraz jest zupełnie inaczej. Hignett. W drużynie gości w defensywie nie ma jakiejś takiej gwiazdy, która mogłaby dowodzić poczynaniami całego bloku defensywnego. Uwaga. Kiepsko w obronie grają także rozgrywający Middlesbrough, przecież na których także spoczywa wiele obowiązków defensywnych. I znowu Chelsea, Newton. Trochę teraz jak w kotka i myszkę bawią się zawodnicy Chelsea z rywalem. Długo rozgrywają piłkę w środku pola. Clark. I ładne zagranie w tempo do Filena. Zdąży. I jest jeszcze Furlong. W dalszym ciągu Furlong na polu karnym. Jest Peacock. Spencer. Nie ma bramki. Przepraszam, to strzelał Dan Petrescu. Tutaj świetnie dośrodkował Filan, który nie chce być gorszy od Petrescu, który biega i wspaniale centruje z drugiej strony. Bardzo podoba mi się w dzisiejszym spotkaniu Terry Filan. To piłkarz, który rzeczywiście taki lewoskrzydłowy z prawdziwego zdarzenia, prawda? Przyklejony do lewej strony boiska. Świetny w defensywie i taki sam w ataku. Aż dziwne, że tak tanio sprzedał go Alan Ball, który jednak nie widział go w składzie Manchesteru City. Dziesiąta, piąta minuta spotkania. Chelsea, Middlesbrough, 5-0. Skoro tyle mówiliśmy o dziurawej obronie drużyny gości, to przypomnijmy, że kiedyś ostoją tej formacji był Gary Pallister. Jest on do tej pory najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Middlesbrough. No wiemy, że gra obecnie w Manchesterze United od 7 sezonów, a w 1989 roku Czerwone Diabły musiały zapłacić za 23-letniego wówczas. Ale uwaga, nie ma bramki. Pallistera, 2 300 000 funtów. Bardzo dobry strzał Morisa, bardzo chytry. Z klepki zagrał Bambi i tu bardzo technicznie strzelił. No niewiele zabrakło. Taka piłka odchodząca od lewego słupka, no za daleko odeszła. Chris Morris. Smutek na jego twarzy. 5-0 i przegrywa dzisiaj większość pojedynków na lewej stronie z Danem Petrescu. To właśnie Rumun na naszych ekranach. Newton. Piłkarze Borough walczą już tylko o zachowanie twarzy, o honor. Ten jeden gol na pewno by przynajmniej trochę poprawił im samopoczucie, bo to, że mecz zakończy się ich klęską, to już jest raczej przesądzone. A piłkarze Chelsea już szanują piłkę. Nie spieszą się z wyprowadzaniem akcji. No i to może się źle skończyć. Od kilku minut obserwujemy trochę bardziej aktywną
grę Middlesbrough. Morris. O'Halloran. Odnawiamy na piłki z Barnby. Zagrywał Blackmore, starał się. Chyba niepotrzebnie jeszcze odgrywał piłkę do Barnby'ego. Ale Cox! I bardzo ładnie Hitchcock. A to już druga okazja w ostatnich trzech minutach dla Middlesbrough. Gracze Chelsea wyraźnie zadowoleni wysokim prowadzeniem. Już chyba powoli myślami o kończącym gwizdku. To kapitan Middlesbrough, Nigel Pearson. Wiele, wiele błędów w dzisiejszym meczu. Chelsea. Spencer. Kulit. Co zagra teraz Holender? Z to Spencera. Jeszcze Chelsea. No, John Spencer. Nie odważył się na strzał. Praktycznie z zerowego kąta musiałby uderzać. Ale na przykładzie tej akcji widać było, jak niemrawo, jak niezdecydowanie grają dzisiaj obrońcy drużyny gości. Ostatnio na dwóch z nich Football Association wydała skazujący wyrok. Neil Cox i Alan Pearson zostali pociągnięci do odpowiedzialności, zapłacą po 500 funtów, zapłaci 250 funtów więcej także ich menedżer Brian Robson za obrazę sędziego Paula Densona. Cała trójka obraziła sędziego po meczu w Blackburn, mając do niego pretensje za stronnicze sędziowanie. FA nie pobłaża w takich sytuacjach i z własnej kieszeni Robson, Pearson i Cox zapłacą kary. I kolejny atak zawiązują gracze Chelsea. Petrescu. Mamy to zagranie do Spencera. Polu karnym jest już Furlong, jest Ruud Gullit. No chyba po raz pierwszy Holender pomylił się o kilkanaście centymetrów i rywale odebrali kilka. Ale znów Petrescu do Gullita. Zdąży Holender, zdążył do środkowania pole karne i spokojnie Gary Walsh. Zdążył, ale tutaj trzeba go usprawiedliwić, trochę nie w tempo podobu Petrescu, trochę niedokładnie. Musiał nadganiać niepotrzebnie 2 metry, ale to już akcja po drugiej stronie boiska. Próbowany o Holoran. Frank Sinclair. Zdaje się, że też nie jest pewny, czy nie skończy się na zwykłym upomnieniu, bo te nogi Sinclaira bardzo wysoko powędrowały do góry. Tak, będzie żółta kartka. No, zupełnie niepotrzebnie Sinclair dostaje tą kartkę, wiadomo. Gospodarze prowadzą 5-0, mogą już pozwolić sobie na spokojną grę. A tymczasem zmiana w drużynie gospodarzy. Z boiska schodzi strzelec z drugiej bramki, bardzo aktywny w pierwszej części meczu, John Spencer. A na boisku Jody Morris. Jody Morris za Johna Spencera, tymczasem rzut wolny dla gości. Jody Morris to wychowanek londyńskiego klubu. Debiutuje w drużynie niebieskiej. Middlesbrough, Hignett.
Pearson. Pod pole karne. Tu jest Wilkinson. Udało mu się dośrodkować. Sinclair tak na wszelki wypadek, nieatakowany, mógł przyjąć piłkę i spróbować zainicjować kontratak. Nie odważył się jednak. Może tym razem. Dopiero teraz Eddie Newton. Ładnie Furlong. Do tego młodziutkiego Morrisa. Był faulowany Jody Morris przez Nila Coxa. I gospodarzy Newton. Ma sporo miejsca teraz Eddie Newton. No przesadził trochę z tym zagraniem do Petrescu. Hignett. Proszę, Jody Morris już na prawej stronie boiska. No ten chłopak bardzo chciałby się pokazać. Jest szansa na okazały debiut. Wynik jest przesądzony. Można trochę poszarżować samemu. Można rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, pokazać się z dobrej strony. Spróbować indywidualnej akcji. Ma sporo sił, bo przecież przed chwilą wszedł na boisko. Felan. Hulit. Ach, gdyby doszła ta piłka do Morrisa. A tymczasem Hignett. Morris. Blackmore. Znów Craig Hignett. Do końca meczu pozostało jeszcze 15 minut. Gospodarze prowadzą z Middlesbrough 5-0. No i cóż, już możemy powiedzieć, że rewanż w pełni się udał. Przypomnijmy, w pierwszym meczu na Riverside w sierpniu ubiegłego roku Middlesbrough po bramkach Hignetta i Fjortofta wygrał z Chelsea 2-0. No teraz jest już 5-0 dla The Blues, dla Chelsea. Gospodarze to mistrz Anglii z 1955 roku. Chelsea raz sięgało po Puchar Krajów w 1970 roku i raz po Puchar Ligi w roku 1965. Na europejskich boiskach o popularnych niebieskich było głośno, najgłośniej w 1971 roku, gdy Chelsea sięgało po Puchar Zdobywców Pucharów w finale w Atenach. W pierwszym meczu, bo ze względu na remis w tym spotkaniu z Realem Madryt 1-1. Ale uwaga, może o tym za chwileczkę, bo przy piłce Vickers wycofał piłkę. Jeszcze Blackmore. W pole karne. Tam walczył o piłkę Wilkinson. I wychodzą z piłką gospodarze. W drugim finałowym meczu w 1971 roku o Puchar Zdobywców Pucharów Chelsea wygrało z Realem Madryt 2-1. To było główne trofeum. I znów przepiękne krosowe podanie do Petrescu. Dan Petrescu jest w polu karnym. Peacock, do niego piłka i tym razem w ostatniej chwili Vickers. Wychodzi Craig Hignett. Dwóch Rumunów próbuje zawojować wyspy w tym sezonie. W Chelsea gra wspominany dzisiaj dość często Dan Petrescu, który nieźle radził sobie w Sheffield Wednesday, ale nie był zadowolony z pozycji, na jakiej wystawiał go menedżer, najpierw Trevor Francis, a potem David Plitt. Natomiast znacznie gorzej wiedzie się Rumunowi Dumitrescu po dość przykrym dla niego sezonie poprzednim w Tottenhamie. Został sprzedany do West Ham United, pozostał więc w Londynie, ale obecnie czeka na pozwolenie na pracę i na razie nie gra. No, ale trzeba powiedzieć, że Dumitrescu miał sporo kontrkandydatów na spalonym. Tym razem Morris. Dumitrescu przecież do miejsca w ataku miał i Jurgena Klinsmana. Był wtedy również w Tottenhamie Barnby. Był Sheringham.
wszystko się zgadza, ale nawet jak byli kontuzjowani, wymienieni przez ciebie zawodnicy, Witrescu dostał także szansę gry w drugiej linii, no jakoś nie potrafił wkomponować się w zespół. Phelan, Clark, spokojnie Chelsea. Lee. Do Petrescu. Kolejny rajd Rumuna. Peacock. Kulic. Tym razem źle przyjął piłkę Holender. Barmby. Bardzo mało widoczny w tym meczu. On miał dzisiaj przejąć na siebie rolę tego playmakera za Juninho, ale zupełnie nieudany występ Nika Barmbiego. Przypomnijmy, 5 milionów 250 tysięcy funtów. Najdroższy piłkarz nie tylko Middlesbrough, ale w ogóle na boisku. Droższy nawet od Juninho, który kosztował 4,5 miliona. Tak? Tak. Wszystko 4,5 miliona. No i cóż, no, porównując klasy tych dwóch graczy, no jednak przychylamy się ku tej tezie, że to jednak Juninho jest lepszym piłkarzem niż Barmby. Zobaczmy, 50-yardowe podanie do Petrescu. To moment bramki. Tak podać mógł tylko Ruud Gullit. Tak, i to bramka Furlonga. Na 4-0. W zasadzie to, co zrobił Furlong, to już taka formalność w porównaniu z tym, co zrobili wcześniej Gullit i Petrescu. Im zawdzięcza zespół 80% zdobytej tej bramki. Tej bramki. Vickers i Blackmore. No tym razem pomylili się. Błąd Sinclaira, na szczęście naprawiony przez Lee. Middlesbrough, ale traci piłkę Barmby. Newton, Lee. Gullit. Wspominaliśmy, że w środku tygodnia Middlesbrough gra przełożony mecz pucharowy czwartej rundy Pucharu Anglii, a to Erland Johnsen, reprezentant Norwegii, wejdzie na ostatnie minuty. Zmieni Franka Sinclaira. A zmieni innego stopera, Franka Sinclaira. Middlesbrough gra w tygodniu zaległy przełożony mecz w czwartej rundzie Pucharu Anglii z Wimbledonem. Chelsea już ma za sobą czwartą rundę. Natomiast za tydzień oba zespoły czeka ciężka ligowa przeprawa. Dotyczy ta uwaga zwłaszcza drużyny Briana Robsona. Middlesbrough bowiem będzie gospodarzem meczu z liderem z Newcastle. Uwaga, młodziutki Morris bardzo ładnie obsłużył Peacocka. I faulowany Peacock. Natomiast Chelsea jedzie do Coventry na mecz z podopiecznymi menedżera Rona Atkinsona. Rzut wolny dla Chelsea spod kończącej boisko linii. 80. minuta spotkania. Do piłki podszedł, jak zwykle przy rzutach rożnych, Lee. Tym razem rzut wolny. Uwaga. W polu karnym obrońcy, ale jeszcze nie koniec. Newton. Nieczysto uderzona piłka. Choć sytuacja wydawała się dość dogodna, no Newton nie jest snajperem. Gdyby zrobił to Peacock, przypuszczalnie mógł być gol. To John Spencer, który tym razem 47-yardowe podanie do Peacocka i 5-0. To była... Szybko liczą i tak dokładnie realizatorzy tego meczu. A my możemy się tylko cieszyć, że mamy odległości. To była 55. minuta. Gavin Peacock strzelił swoją trzecią bramkę w tym meczu. Dwa dokładne podania. Jedno Gullita, drugie Spencera. I ze stanu 3-0 gospodarze wyciągnęli na 5-0.
coraz mniej czasu. Stamford Bridge. Śpiewy kibiców. Kibice Chelsea uważani są za jednych z najgorszych na wyspach, prawda? Nawet mówiło się o tym, że to... Tak było do niedawna, teraz pałeczkę przyjęli od nich kibice, a w zasadzie pseudo-kibice chuligani z sąsiedniego Millwall. To także londyński klub. Tam dzieje się najgorzej na trybunach. O fanach Chelsea jakby ciszej, oby jak najdłużej. Oczywiście to żaden powód do dumy. No to przykro słuchać, zwłaszcza w takiej, skoro się obok stawiałoby takie nazwiska jak Hulik czy Hodl, a zaraz potem mówiło o chuliganach kibicujących właśnie tym panom. Uwaga, Cox za mocno. I od bramki rozpocznie Kevin Hitchcock. Nie miał dzisiaj za wiele pracy. Dwa ataki Firtofta pod koniec pierwszej połowy. W drugiej części strzał Morrisa, który o metr minął prawy słupek. A to Brian Robson. 90 występów w reprezentacji Anglii. Dwa razy Puchar Anglii z Manchester United. Puchar zdobywców pucharów z tą drużyną w 91 roku po zwycięstwie 2-1 z Barceloną. I możemy już powiedzieć... Pechowiec. Sporo kontuzji. Kilka razy złamana noga, złamany nos, obojczyk. Aż niektórzy się dziwią, jak on w takim razie mógł zagrać 90 razy w reprezentacji Anglii. Uwaga, Nick Barnby. Poradził sobie tym razem z Jonsenem na pole karne. Nie ma rzutu rożnego, gramy dalej. Petrescu. I już wychodzą z piłką gracze Chelsea. Furlong. Nie było nakładki. Furlong. Dan Petrescu. Ma sporo miejsca, nie ma przy nim Morrisa. Ale chyba zbytnio się pospieszył, próbując obsłużyć bądź Peacocka, bądź Morrisa. Jody Morrisa. I znów Middlesbrough. Cofnęli się w tych ostatnich minutach piłkarze Chelsea. No i cóż, możemy już powiedzieć, szósta z rzędu porażka w lidze graczy Middlesbrough. I z kolei szósty nieprzegrany z rzędu mecz dla Chelsea. Konsekwencje w tabeli są następujące. Drużyna Chelsea awansuje na ósme miejsce. Wyprzedzi po 25. kolejce ekstraklasy Arsenal i Everton. Chelsea na 8 miejscu z 39 punktami. Middlesbrough będzie wciąż zajmowało 12 miejsce, 33 punkty. A skoro jesteśmy przy tabeli, to warto wspomnieć, że na jej czele bez zmian wciąż prowadzi Newcastle 57 punktów, przed Manchesterem United 48 i Liverpoolem 46. I tu od razu musimy dodać, że Newcastle rozegrał o jeden mecz mniej niż jego najgroźniejsi rywale. Uwaga, Hignett, wymiana z Barnbym. Barnby starał się jeszcze obsłużyć Wilkinsona. I wymusić na arbitrze rzut karny. Karny. Ale sędzia nie dał się przekonać. Ale proszę spojrzeć, tak właśnie grają wyspiarze do końca. Piłkarze Middlesbrough starają się strzelić honorową bramkę. 86. minuta spotkania, przegrywają 5-0, a mimo to nadal atakują. Hitchcock nie może łapać piłki w ręce. Aut dla gości. To młody Jody Morris. Barnby. Wyszedł już z piłką poza boisko.
na dwie, może trzy minuty przed końcem meczu z autu rozpocznie Steve Clark i drużyna Chelsea. Trudno się domyślić, o czym dyskutują piłkarze Middlesbrough z arbitrem. Wynik jest przesądzony. Niczego tutaj nie mogą zwojować. O stronniczości arbitra nie ma mowy. Ignat chyba nie mógł się do końca pogodzić z tym, że wyjechał z piłką poza linię boczną. A tam się wydawało, tak jak arbitrowi, że... Wymagało po raz kolejny błąd gospodarza. Tym razem nie upisał się Newton. Sytuację wyjaśnia Clark. Petrescu do Furlonga, ale przejmują piłkę goście. Cox. Pearson. Znów Cox. Ignat. Fałowany był Wilkinson. Już chyba ostatnia szansa dla gości na poprawienie rezultatu. Za szybko zagrywał. Ignat i Terry Phelan. Spadło tempo rozgrywania akcji w tych ostatnich minutach. No, nic dziwnego przy wyniku. Nieaktywny jest Hulit i od razu widać to na murawie. Chelsea już nie są takie pełne wigoru. Hulit. Spokojnie, Jonsen, Lee, Clark. Obrońcy Chelsea już czekają na końcowy gwizdek pana Coopera. Morris nie zrozumiał się tym razem z Petrescu. Middlesbrough. No to niewątpliwie bohater tego spotkania, Gavin Peacock. I jeszcze raz jego piąta bramka. Piąta bramka dla Chelsea, a jego trzecia bramka w tym meczu. Bardzo sprytnie. Uwaga, jeszcze jedna szansa, słupek! A tym razem zagapił się realizator. Nie widzieliśmy, co działo się wcześniej w tej akcji, a tymczasem piłkarze Middlesbrough jeszcze liczą na tą jedną bramkę. Cox wysoko ponad bramką. No była to zdecydowanie najlepsza okazja. Jak nie idzie, to nie idzie. Jak można skomentować to zagranie, strzelał Paul Wilkinson. Strzelał Paul Wilkinson, a zagrywał do niego Keith O'Halloran. I tym razem zagapili się obrońcy Chelsea. Zwłaszcza Norweg Jonsen. Tak na dobrą sprawę to trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy goście zasłużyli dzisiaj na tego jednego gola. Naprawdę zawiedli nas, zawiedli tutaj londyńską publiczność. Mecz toczył się w zasadzie do jednej bramki. Póki piłkarzom Chelsea chciało się zdobywać gole, to strzelali je niemal jak na zawołanie. 5 bramek, przypomnijmy, zdobyli dzisiaj niebiescy. 5-0 wygrali gospodarze z Middlesbrough, bo w tej chwili arbiter i koniec spotkania. Glenn Hoddle i Brian Robson, dwaj podali koledzy sobie z murawy. Tak. A to najlepsi na boisku. Przed chwilą Peacock, teraz Ruud Gullit. Bije brawa londyńska publiczność. Paul Furlong. Także może być zadowolony, strzelił efektownego gola. Czarny tulipan i Rumun Petrescu goli nie strzelili, ale kto wie, czy nie byli najlepsi na placu. I jeszcze raz Chelsea 5, Middlesbrough 0. Gavin Peacock. Tak więc na Stamford Bridge, 6. z rzędu porażka graczy Middlesbrough.
No a jeśli wracając do Chelsea, wydaje się, że ten zespół, gdy do dyspozycji wrócą Mark Hughes i Wise, może jeszcze powalczyć o te najwyższe trofea w lidze. Może już nie o Mistrzostwo Anglii, bo strata do najlepszych jest zbyt duża, ale kto wie, czy nie o Puchar UEFA, no i przede wszystkim o Puchar Anglii. No na pewno Londyńczycy znajdują się na fali. Glenn Hoddle ma powody do zadowolenia. W Pucharze Anglii już są w takiej strefie, gdzie dotarły jak na razie tylko trzy zespoły, ponieważ przypomnijmy, nawrót zimy sprawił, że rozegrano tylko cztery mecze czwartej rundy Pucharu Anglii. Tak więc na przykład w tygodniu piłkarze Chelsea będą odpoczywać, a inni będą toczyli boje o awans do piątej rundy. A w następną sobotę kolejny rywal, Coventry, i znów Chelsea będzie faworytem i znów może awansować o kilka oczek do góry, jeśli oczywiście wygra. Drodzy Państwo, musimy powiedzieć, że wykazaliśmy się sporym wyczuciem, wybierając takie, a nie inne spotkania na ten weekend. Przypomnijmy, wczoraj 6 bramek w meczu Wimbledon Manchester United. Dzisiaj, no gorzej, ale nie tak znowu dzisiaj bardzo. Wyboru nie było, bo tylko jeden mecz. Jeden mecz, ale też 5 bramek, w sumie 11 bramek w dwóch spotkaniach. To naprawdę wynik niezły. Dla Państwa spotkanie komentował Rafał Nachorny, dziennikarz Przeglądu Sportowego, i Tomasz Smokowski. Żegnamy się z Państwem, a ja zapraszam na jutrzejszy magazyn Sport Plus, w którym oprócz dzisiejszych bramek i wczorajszych z Ligi Angielskiej, także Liga Hiszpańska i